Witam moi drodzy w kolejnym filmiku z newsami. Niezawodna stronka cgroup.org zrobiła nam kompilację tego, co się zmieni m.in. w patchu 0.7.4. Musicie pamiętać, że te zmiany nie są jeszcze końcowe i ostateczne, ale większość z nich będzie właśnie taka. Polecimy pokrótce, postaram się omówić najważniejsze rzeczy, które tutaj się wydarzą. I tak, lecimy. Tier 6 w zasadzie Pensacola, zostały usunięte pociski 260-funtowe. Jeżeli chodzi o Dallas i Helenę, czyli to nowe odgałęzienie, które się będzie od Omahy zaczynało, reload dział głównych z 10 sekund został skrócony na 8,5. Tutaj część okrętów będzie mowa o buffach, ale będą też delikatne nerfy. Siostrzany okręt Heleny, Nev de Julio albo Nev de Julio, ex-USS Boys. Boys, tak to się chyba czyta, nie dostanie tego buffa do reloadu, o którym tutaj mówimy. Jeżeli chodzi o Baltimora, zobaczcie, skrócony zostanie czas przeładowania dział głównych z 13 sekund do 10. Myślę, że to dobra informacja. Extremities, czyli tutaj kadłub, zostanie pancerz podniesiony z 25 do 27 mm, co oznacza, że będziemy mogli spokojnie tutaj dingać 380 z pancerników, jeżeli się dobrze ustawimy. Tier 8, czyli nowy Cleveland, słuchajcie, reload z 7 sekund będzie skrócony do 6,5. Bazowy zasięg, czyli na tym kadłubie A, bez jego wydłużania, z 13,3 zostanie wydłużony do 14,2, a to oznacza, że maksymalny z ulepszeniami będzie wynosił 15,6. Samolot katapultowy, który wydłuża zasięg dział, z drugiego slotu przeniesiony na czwarty i będzie na tym samym slocie co radar, więc prawdopodobnie większość graczy będzie używała głównie radaru, a nie tego samolotu, ale na pewno jacyś amatorzy samolotu i dalekiego strzelania się, podejrzewam, znajdą. Buffalo, czyli to będzie tier 9, na kadłubie B tylko i wyłącznie jego wykrywalność wzrośnie z 13,14 do 13,6, więc będzie nieco gorszy kamuflaż i wzrośnie również wykrywalność podczas strzelania z dymu do wartości 7,98. Seattle i Worcester. Worcester, słuchajcie, właśnie, ostatnio sprawdzałem w kilku anglojęzycznych słownikach i tak dalej, jak to się czyta. Nie czyta się tego Worcester, Worcester, czyta się to Worcester, Worcester, tak jakby było w o. Podobnie, a dalszą część jak w wyrazie Leicester, czyli nazwa miasta brytyjskiego, który się pisze Leicester, więc będzie to Worcester na pewno. Zasięg bazowy zostanie wydłużony z 13,4 km do 14,3, co z upgrade'em da nam 15,7. Główne wieże będą zadawały chyba większe obrażenia, jeżeli chodzi o te działa przeciwlotnicze najdalszego zasięgu. Tutaj DPS, czyli damage per second, wzrośnie z 52 do 90 na Seattle. Z Worcester jest podobna sytuacja. Tutaj reload będzie skrócony z 5 sekund do 4,6 sekundy. Zasięg dział głównych z 14,7 do 16,7 wzrośnie i oczywiście również będą wzmocnione te działa przeciwlotnicze największego zasięgu. Zobaczcie, one będą zadawały na sekundę 121 zamiast 76, więc pelotka na tym okręcie będzie niesamowita. Tu jeszcze jest coś, mowa o wieżach. Nie wiem, czy któreś z tych wież nie będą się kręciły dookoła, te, które są na podniesione, że się tak wyrażę, czyli o 360 stopni, ale nie jestem do tego pewien. Coś jest napisane, że na Mogami i na Minotaurze tego nie będzie. Co tu mamy jeszcze o 203, Mogami i Buki? Również tak samo chyba. Za wyjątkiem pierwszej wieży, nie jestem pewien, ok. Nieważne, w każdym razie lecimy dalej. Konsumable będą wyglądały tak, że na pierwszym slocie będzie Erka, na drugim Hydro, na trzecim, moi drodzy, będzie rozbicie, na czwartym radar lub ten samolot spoterski i na piątym oczywiście naprawka. Jeśli chodzi o wariak, czyli premkę tieru trzeciego, to z 9 sekund reload się skróci na 8, będzie pogorszona celność na Orionie, ponieważ
doświadczeń graczy robili zbyt dobre wyniki na tym okręcie i Sigma się zmniejszy z 1.8 do 1.6, to będzie naprawdę ten okręt siał niesamowicie. Monaghan, co tu jest na nowym kadłubie? Różne, nie pamiętam co znaczyło armaments. Lećmy dalej. Trzecia wieża, obrót, wychył trzeciej wieży to będzie chyba kąt, z jakiego będzie można strzelać. Zamiast plus minus 129 stopni to będzie plus minus 143 stopnie, więc będzie lepszy wychył trzeciej wieży, co spowoduje, że będzie ją można łatwiej używać, nie eksponując tak mocno burty. Informacja, myślę, że ważna, jeżeli ktoś za 39 będzie chciał kupić 5900 dublonów, na tyle została wartość wyceniona. Jeżeli chodzi o naprawkę w Abruzzim, czyli w tym włoskim krążowniku, to zobaczcie, będzie naprawka reperowała 1/3 wartości Cytadeli, więc zostało to podniesione chyba z 10%, więc będzie to buff, spowoduje to, że okręt będzie dużo bardziej żywotny. W hiperze zmieni się reload z 13 sekund na 11,5. Na kadłubie B i C tylko i wyłącznie czas przestawienia steru będzie skrócony z 10,7 sekundy do 9,2. Prince Eugen dostanie naprawkę, która również będzie 1/3 Cytadeli naprawiała, więc również fajnie. Co tu mamy jeszcze? Massachusetts. Tu jest chyba RK. Nie wiem, czas działania mam wrażenie będzie dość długi. To będzie krążownik trochę inny niż Alabama. To będzie, przepraszam, pancernik. To będzie pancernik, który bardziej będzie tutaj chyba się nastawiał na przetrwanie, na żywotność. Trochę ma być inny styl gry ponoć. Zobaczymy, co Wargaming tutaj wymyśli. Ciekawa informacja dla posiadaczy Gascoń. Zobaczcie. Reload naprawki będzie szybszy. Działa artylerii dodatkowej będą miały wydłużony zasięg z 5 km na 7,5, co powoduje, że ten okręt będzie naprawdę warto zrobić pod dodatkową, albo wrzucić kapitana z 9, 10 czy 8, który jest pod dodatkową na ten okręt i będzie tutaj naprawdę duży urobek. Co jest? 127 mm działa, będą chronione przez 50 mm pancerz, do tej pory były 25 mm, więc nie będą nam tak łatwo zapewne padały. Co tu jeszcze mamy? Od 8-calowych dział, ok. Dobra. No niestety będzie pogorszona celność dział, widzę. Sigma z 1.9 będzie na 1.7. Tutaj mamy niestety nerfa. Jeżeli chodzi o Kronstadt, zobaczcie, pula punktów wytrzymałości wzrośnie z 59 800 do ponad 71 000. Wykrywalność niestety będzie zwiększona, czyli będzie się świecił z daleka ten okręt, zamiast 14,7 mazowo będzie to 16,2 i podczas strzelania z dymu prawie z 13 km będziemy widoczni, ale za to zostanie skrócony reload dział głównych z 20 do 18,5 sekundy i poprawiona, i to znacznie, słuchajcie, znacznie poprawiona celność Sigma z 1,8 do 2,05. Będzie naprawdę Sigma typowo krążownikowa. Samolot katapultowy będzie chyba na tym samym slocie, tak, co radar, więc tutaj naprawdę również będzie bardzo ciekawie. Następna rzecz to jest Stalingrad. Liczba punktów wytrzymałości z 84 tysięcy spada do 72 tysięcy, jak widzicie, z kawałkiem. Główne działa również będą strzelały co 18,5 sekundy jak Kronstadt. Celność niesamowicie wzrośnie, to będzie, słuchajcie, laserowy strzelec, jeżeli chodzi o skupienie pocisków, bo Sigma z 1.8 do 2.25, ale niestety wzrośnie maksymalna dyspersja z 221 do 264, co powoduje, że ta elipsa, rozrzut poziomy potencjalny pocisków będzie większy, natomiast no, Sigma będzie powodowała, że będzie tutaj można naprawdę przeciwników ostro cytadelować. Trzecia wieża, zwiększy się kąt ostrzału, zamiast 145 stopni o zakres będzie 154, to dobrze, bo będzie można strzelać z większej ilości dział, mniej eksponując burtę. Co tutaj jeszcze mamy? Coś o penetracji i odbiciach pocisków. Nie tłumaczyłem tego sobie wcześniej, powiem wam szczerze, i nie wiem, o co tutaj
chodzi. Co jeszcze mamy tutaj ciekawego? Czy mamy tu jeszcze coś ciekawego? Będzie limitowana R-ka prawdopodobnie na Stalingradzie. Na Stalingradzie będzie można albo mieć radar, albo rozbicie. To nie jest dobra informacja, jeżeli będziecie mieli w bitwie lotniskowiec. No i będzie można mieć ekskluzywny kamuflaż permanentny. No to będzie dosyć ciekawe, taki z Clan Warsów, czyli z bitew klanowych. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, Shimakaze. Jego kamuflaż zostanie poprawiony z 7,6 km na 7,1 km. Zmniejszona też wykrywalność podczas strzelania w dymie, czyli Shimakaze będzie miało 5,6 kamuflaż. To jest naprawdę dobra informacja. I oczywiście zmiany w dwóch lotniskowcach tiru 10. Na drugim kadłubie zamiast eskadr 2-3-3, czyli dwie myśliwskie, 3 torpedowe, 3 bombowe, będą 3 eskadry myśliwskie, 3 torpedowe, 2 bombowe, czyli jedna eskadra bombowców nurkujących mniej. No i układ samolotów w hangarze będzie 30-40-30. No i nerf dla Midwaya, o którym już wiadomo od dawna, zamiast 136 samolotów w hangarze będzie ich 116, nie 96, czyli nie poszedł ten nerf tak głęboko i układ samolotów będzie 34-41-41, jak widzicie, więc będzie tutaj tak to mniej więcej wyglądało. Okej, to w tym newsie tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo chcieli sobie tutaj przetłumaczyć, o co chodzi z tym kątem przy Stalingradzie, to możecie to sobie wrzucić, lub jeżeli wam znajomość języka angielskiego pozwala, to sobie to sami przetłumaczycie. Ja zapraszam na kolejne i do usłyszenia, moi drodzy.